Witajcie, Paulina Jałosińska, Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Pora na żywe słowo. Kolejny dzień naszych rozważań. Dzisiaj Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 aż do 38. Zachęcam do wzięcia Ewangelii dzisiaj razem ze mną i do takiego prawdziwego wsłuchania się w to, co będziemy czytać. Poproś razem ze mną teraz Ducha Świętego o to, żeby przyszedł, żeby Cię poprowadził, żeby mnie poprowadził, żeby Ciebie poprowadził w tym rozważeniu. Przyjdź, Duchu Święty. Wejdź do mojego serca. Lecz powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają i módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera Ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od którego spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom. Żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone, dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. To, co mnie pociągnęło do Jezusa i do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty między innymi Przymierza Miłosierdzia, to właśnie miłość wzajemna. Miłość pomiędzy członkami Przymierza Miłosierdzia, ale też miłość taka właśnie ta bezinteresowna, niekoniecznie wzajemna, bo ja na przykład nie miałam tej miłości jeszcze wtedy w sobie, byłam taka zbuntowana, jak tutaj jest napisane, nie? Niewdzięczna i zła. I Pan Bóg pokazał mi to dobro, które jest w nas. I często też słyszymy, kiedy organizujemy rekolekcje, że nie konferencje Talita Kum pociągają tak mocno, ale ta miłość, która jest okazywana przez wszystkich posługujących w tym wszystkim, co robimy. My wtedy zapominamy tak naprawdę o sobie i czynimy to tak po prostu, z miłości do Pana Boga, z miłości do drugiego człowieka, i ta miłość właśnie przemienia te serca. To taka zwyczajna troska, bez wzajemności, że my dajemy siebie, dajemy swój czas, nie patrzymy, czy ktoś weźmie, czy nie weźmie, po prostu to dajemy. Jeżeli chce płaszcz, chce koca, bo jest mu zimno, herbaty, jedzenia, tyle darów często jakby otrzymujemy podczas tych rekolekcji, też od innych, łaski czasu poświęconego. I to jest właśnie ta miłość, nie? Często to jest miłość nieprzyjaciół, dlatego że te osoby, które czasami przychodzą na te rekolekcje, ile razy było tak, że byli to też, tak kolokwialnie mówiąc, gangsterzy, tak? Ile jest wśród nas grzeszników? I ja tak jak czytałam dzisiaj ten fragment, to tak sobie pomyślałam, nie? Że ja jestem jak ten grzesznik, nie? Bo mi jest ciężko okazać tą miłość tej osobie, która tej miłości mi nie odwzajemnia. I często jest tak, że jak robię coś dla innego, no to robię dlatego, że on mnie szanuje, tak? I robię też dla niego coś. A ile jest takiej miłości bezinteresownej we mnie? Ale Pan Bóg na to nie patrzy. On mnie kocha taką, jaka jestem. Ale zaprasza mnie do tego, żebym robiła więcej.
dlatego dzisiaj będę myśleć o tym, ile jest we mnie tej bezinteresowności w tej relacji z nimi i w relacji z drugim człowiekiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.